witam Was w mojej nowej kuchni. Zdecydowaliśmy się, że zamienimy swoje mieszkanie 1 plus 1 na 3 plus 1. Dzisiaj witam Was w mojej nowej kuchni. Zdecydowaliśmy się, że zamienimy swoje mieszkanie 1 plus 1 na 3 plus 1. Dlatego, że na naszym osiedlu znajdują się jeszcze takie puste mieszkania, to znaczy w zasadzie 1, 3 plus 1. I zdecydowaliśmy, że w sumie tą kuchnię, którą właśnie mamy taką małą, no to tak naprawdę możemy zamienić tą kuchnię największą. Przydałaby nam się właśnie taka duża kuchnia. My bardzo dużo gotujemy, dlatego potrzebujemy bardzo dużo nowego miejsca. Stwierdziliśmy, że tak naprawdę nie chcemy się przenosić do innego mieszkania, do innego miejsca. To osiedle nam bardzo odpowiada. Ja zresztą bardzo często Wam mówiłam, że zabudowali mi widok na morze. A niestety, no, bardzo zależy mi na tym widoku, więc tutaj pokażę Wam na przebitkach, że widok na morze jest piękny. Właśnie tak chciałabym celebrować swoje życie. W tej kuchni gotując, później siedząc na tarasie i właśnie podziwiając pełne, otwarte morze. No właśnie, przechodząc do tego widoku na morze, to ono jest przepiękne. To jest mieszkanie na osiedlu, na którym my obecnie mieszkamy. Tyle, że to mieszkanie jest 3 plus 1, czyli ma 3 pokoje i salon łączony z kuchnią. My zamieszkujemy właśnie na tym poziomie pierwszym, gdzie są mieszkania tylko 1 plus 1. Ogromną zaletą tego mieszkania jest to, że pomimo tego, że tutaj właśnie cały dół zabudowuje się nowymi inwestycjami, to widoczny jest widok na morze. Spójrzcie, tutaj właśnie stojąc w kuchni widzę morze, kliknę Wam, o, spójrzcie jaki błękit morza, ja jestem wyciemniona, ale to nieważne, spójrzcie jak to jest piękny widok, naprawdę i to samo właśnie z salonu, tutaj kuchnia jest połączona z salonem i z salonu mamy właśnie taki sam widok na morze. Widzicie, to jest ten meczet, który często nagrywam i my tu na dole, widzicie, jest basen i później jest pierwszy poziom i my mieszkamy na tym pierwszym poziomie, tam na dole. Wolę sobie zacząć od początku. Pokażę Wam, jak wygląda to mieszkanie tak z ciekawości. Dlatego, że ja bardzo często właśnie mówię, że na górze są mieszkania 3 plus 1. Jak ono wygląda? To mieszkanie jest gotowe do wprowadzenia. Wyremontowane przez dewelopera. Tutaj zauważycie, że w ogóle w przedpokoju mamy wszystkie szafy. Tutaj mamy nawet, słuchajcie, lustereczko z tyłu. W kuchni macie samą zabudowę mebli. Wystarczy właśnie zakupić swoje AGD, czyli tutaj jest miejsce tak jak u nas na dużą lodówkę. Wszystkie te meble w tym samym kompleksie są takie same. Dlatego, że zauważycie, że my mamy takie same meble kuchenne. Pomimo tego, że ja na początku trochę żartowałam z tą kuchnią, to był nie taki do końca żart. Dlatego, że bardzo chciałabym mieć taką kuchnię i nie ukrywam, że taka kuchnia by nam się przydała. Dlatego, że ona jest na pewno dużo większa, jest dużo więcej blatu. My naprawdę spędzamy dużo czasu na gotowaniu, więc na pewno taka kuchnia byłaby naszym marzeniem. Tutaj przechodzę do dużego salonu i powiem Wam, że ja miałam okazję być w takim mieszkaniu, które było w pełni wyposażone, w którym mieszka właśnie pani deweloper całego tego kompleksu. I powiem Wam, że pomimo tego, że wstawi się tu meble, to mieszkanie ma jakoś tak dużo przestrzeni. Ja myślę, że dużo robi to, że ono jest bardzo wysoko i że właśnie ma ten piękny widok na morze. Naprawdę mam jakieś tam stare nagrania na TikToku i słuchajcie, miałam taki sam widok na morze właśnie w tym mieszkaniu 1 plus 1, więc to była ogromna zaleta. Zaproszę Was teraz na taras i pokażę Wam dokładnie, gdzie ja mieszkam.
moje serce w tym mieszkaniu zostałoby na pewno na tarasie. Natomiast pokażę Wam dalszą część tego mieszkania. W tym mieszkaniu znajduje się 3 pokoje i 2 łazienki. Tak naprawdę jest to fajne rozwiązanie, jeśli macie dużą rodzinę albo właśnie dużo osób Was odwiedza. Niestety nie ma tu światła, natomiast tutaj jest 1. łazienka. Co mi się właśnie bardzo podoba, że w tych dużych mieszkaniach w Turcji są 2 łazienki. I uwierzcie, że naprawdę przy dużej ilości osób w mieszkaniu to się bardzo sprawdza. Tutaj jest właśnie 2. łazienka z prysznicem, też jest ubikacja. Mega. Oprócz tego mamy 3 pokoje i tutaj właśnie jeden pokój zaczyna od tego najmniej jakby urodziwego, dlatego że tak naprawdę tutaj też z mężem stwierdziliśmy, że jest widok właśnie na schody, na klatkę schodową i tutaj pod kątem właśnie na blokowiska. Powiem Wam, że to trochę taki minus, a z drugiej strony powiem Wam, że to jest plus, dlatego że ta strona od morza, ona w lecie jest mocno nagrzana. To jest też najwyższe piętro, więc tutaj spodziewam się, że jest bardzo ciepło. Natomiast taki pokój, powiem Wam, on bardzo ratuje. Dlatego, że my mamy też tą sypialność z drugiej strony i w tej sypialni teraz jest strasznie zimno. Natomiast w tym pokoju, gdzie dochodzi słońce i jest w ogóle tak cieplutko, no to właśnie w lecie, jak są te upały, to jest nie do wytrzymania. Tutaj jest 2. pokój. I to jest, słuchajcie, taka sypialnia jak nasza, dlatego że to też ma takie właśnie LEDy. Bardzo fajny ten pokój, ustawny. I tutaj, słuchajcie, jest taki balkonik. Widzicie? To taki jak u nas, tylko mamy po prostu wyjście z domu i tam ustawiamy sobie krzesła i stolik. Pokażę Wam właśnie, jak wygląda ta zabudowa z tej strony. Tu są te schody, po których ja czasem właśnie wychodzę. Co szłam kiedyś właśnie do teściowej tymi schodami, patrzcie. Tutaj, tu, ok. No i tutaj jest tak naprawdę taka zabudowa, wiecie, do góry. To wszystko, co pnie się właśnie na tym wzgórzu, te całe konstrukcje. Ale jest tu spokojnie, cicho i powiem Wam, że ogromny plus, dlatego że tu jest chłodno. I takie pomieszczenie jest potrzebne, bo pomimo tego, że fajnie jest właśnie widzieć ten widok na morze, to bardzo potrzebne jest takie właśnie miejsce przecienione, bo są naprawdę takie dni bardzo upalne i ciężkie i wtedy człowiek poszukuje takiego trochę schronienia i miejsca właśnie ciemności. Ja wiem, o czym mówię, dlatego że już tu trochę pomieszkałam. To jest mieszkanie, słuchajcie, na samej górze, także tutaj po prostu trzeba wziąć pod uwagę, że bardzo jest dużo schodów krętych. Ja pokażę Wam to jeszcze, jak będziemy wychodzić. No i wejdziemy do ostatniego pokoju. W ostatnim pokoju tak naprawdę co tu mamy? No, mamy też właśnie okno, pokoje. Te pokoiki są takie, słuchajcie, spoko. Tutaj właśnie tak tylko, żeby wstawić sobie łóżko, ale i tak są duże. Powiem Wam, że to jest... Ten pokój jest tak duży jak moja sypialnia, którą miałam w Polsce. Dobra, no czyli dobrego rozmiaru pokój. I słuchajcie, mamy dużo korytarza. I tak naprawdę punktem głównym jest ta kuchnia i tutaj ten salon. Mieszkanie mi się mega podoba i powiem Wam, że ono obecnie jest wystawione chyba za 5 milionów lir. To jest, powiem Wam, dużo. Moje mieszkanie jest tak, powiedzmy, warte 3 miliony, to jest 5 milionów. Na polskie złote 5 milionów lir to jest tyle. I teraz ja Wam powiem, w 2021 roku, jak zakupiłam właśnie to mieszkanie swoje na dole, no to ja je kupiłam za 230 tysięcy złotych. To mieszkanie oczywiście też oglądałam, dlatego że od razu nam zaproponowali, że właśnie może dołożylibyśmy trochę pieniędzy i kupili coś takiego. Nie ukrywam, że tak naprawdę, wiadomo, chciałabym mieć tak duże mieszkanie, no ale nie było mnie stać. I wtedy to mieszkanie kosztowało na polskie 370 tysięcy złotych. Mogło tak kosztować, bo wiecie, moje 230, ja pamiętam, że wtedy trzeba było dodać tak, no to tak chyba było z 380 tysięcy złotych. Tak mi się wydaje, że to jest taka prawdopodobna kwota, że tak było, tak stało to mieszkanie. W ogóle wyobraźcie sobie gotować z takim widokiem, od razu inaczej. Ja myślę, że moje miejsce pracy byłoby właśnie przy tym blacie i bym sobie tak cały dzień tutaj coś właśnie kroiła, robiła. Pięknie.
Słuchajcie, tak naprawdę to mieszkanie jest za 5 milionów złotych, ale mówiłam Wam kiedyś w odcinku, dlaczego Turcy uciekają z tej miejscowości. Wspominałam Wam, że właśnie takie starsze małżeństwo kupiło właśnie tak duże mieszkanie. I okazało się, że to mieszkanie raz jest dla nich za duże, a dwa jest tutaj bardzo dużo schodów. Dlatego, że na tym osiedlu mamy tak poziomami właśnie ustawione. Mieszkania 1 plus 1, basen i ogród i mieszkania 3 plus 1. Okazuje się, że dla nich tak naprawdę bardzo ciężko jest wychodzić po tych schodach. Dlatego oni chcą to mieszkanie sprzedać. I powiem Wam, że oni sprzedają dużo taniej niż to 5 milionów złotych. Ja Wam to mówię tylko tak z ciekawości, bo nikt nie musi być tym zainteresowany. To mieszkanie, jest jeszcze drugie ogłoszenie i tam chyba z wyposażeniem mieszkania jest wystawione chyba za 3,8 miliona lir. Postaram się to poszukać, jak znajdę, to Wam tu wkleję z Sahibindem. I na przykład, no też fajnie, bo tutaj 5 milionów, tutaj 3,8 miliona. Te ceny w Turcji obecnie mają taką ogromną rozpiętość, dlatego ja mówię, bardzo długo trzeba czasu poświęcić na to, żeby znaleźć coś w Turcji i poznać rynek. Ja sama szukałam mieszkania w Turcji rok, przeglądając właśnie ogłoszenia. I powiem Wam szczerze, że to, za jaką cenę właśnie to starsze małżeństwo wystawiło swoje mieszkanie, jest bardzo, bardzo atrakcyjne. To jest też dużo pieniędzy, tak? 3,8 miliona lir, natomiast biorąc pod uwagę, że to jest piękne, ogromne mieszkanie, oni mają tu pełen widok na morze i możecie być pewni, że ten widok nie da się już zasłonić, dlatego że nie da rady tu na dole tak po prostu ich zabudować. Gdyby tylko było mnie stać, miałabym taką możliwość, to myślę, że chciałabym się z nimi zamienić. Niestety na dzień dzisiejszy mnie nie stać, no ale życzę komuś, żeby właśnie złapał, bo według mnie to też jest jakaś taka okazja, że jeśli kogoś stać, to warto.